Witam wszystkich w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiaj mamy 16 września. My zrywamy Lukasa, Lukasówkę. Bardzo dużo w tym roku jest tej gruszki, jeżeli chodzi o góry. Z jednego przejazdu nawet po 8 baków. Także naprawdę bardzo dużo, nie pamiętam, żeby u góry tyle było. Na dole też jest sporo. Tak jak tutaj będziecie pewnie widzieć, doły są zrobione, przejechane, kończą. No a my robimy górę. W tej chwili na dwie maszyny jedziemy, na trzy osoby. Później pewnie to będą trzy maszyny po trzy osoby, żeby to skończyć. Także gruszka pomału się kończy. Zostały jeszcze jakieś tam późniejsze odmiany, ale w dużo mniejszych ilościach. Pewnie w przyszłym tygodniu zaczniemy zrywać junami. Także mówię, powoli to wszystko zmierza ku końcowi, pewnie jeszcze około miesiąca takiej większej pracy. No i na sam koniec u nas zostaje Morgana, w tamtym roku zbierana gdzieś w okolicach jeszcze 20 listopada, na zdrowie. Więc no, tak to wygląda. Teraz w tą sobotę mamy taką imprezę dla tych wszystkich osób, które tutaj pracują, no bo wiadomo, nie wszyscy będą też do końca. Także jakieś tam będzie jedzenie, muzyka i tak dalej. Może jakieś zdjęcia wrzucę na Instagrama, abyście mogli zobaczyć, jak to wygląda. No teraz na razie pracujemy cały czas od 7 do 18, w soboty do 17, ale już przyszły tydzień podejrzewam, że zaczniemy przechodzić na 7.30, dlatego że po prostu jest jeszcze ciemno rano, więc te godziny na pewno pomalutku będą się zmniejszać. Tak samo myślę, że będzie pomału coraz mniej osób, no bo tej pracy już też jest mniej. No teraz jeszcze skończyć tą gruszkę i pierwszy zbiór junami, to wiadomo, sporo osób będzie potrzeba, no ale później już to będzie wszystko redukowane. Pogoda nie jest zła, nie jest jakoś za gorąco, za zimno. Trochę pada, ale to też nie są jakieś duże opady. W tej chwili mamy słońce, ale tak jak już tam w tle widać, idzie chmura i z tego co patrzyłem na internecie, to ma trochę popadać. Także przed tym deszczem chciałem coś nagrać. Możecie napisać w komentarzach, jak to wygląda u Was, na jakim etapie jesteście, czy macie dużo jabłek, gruszek. Także podzielcie się swoimi uwagami w komentarzu. Z mojej strony to tyle, trzymajcie się, do usłyszenia.